roku na wniosek burmistrza Rydzyny nadzwyczajną sesję zwołał przewodniczący Rady Miejskiej. Dokonano zmian w budżecie gminy Rydzyna. Na dzisiejszej sesji zmiany w budżecie dotyczą dołożenia 500 tysięcy złotych do inwestycji drogowych. Jesteśmy w trakcie przetargu na przebudowę ulicy Jana Pawła na odcinku od hali sportowej do ulicy Wolności. Z tym zadaniem również będzie realizowane drugie zadanie związane z przebudową parkingu przy hali sportowej i będzie parking powiększony o kolejne 27 miejsc. Oprócz tego w zmianach w budżecie wprowadzamy środki otrzymane z samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 91 tysięcy złotych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Oprócz tego wprowadzamy środki otrzymane od wojewody wielkopolskiego na pomoc dla uchodźców. Zmiany te pozwolą na realizację świadczeń na rzecz uchodźców. Dziękuję. Przyjęto gminny program osłonowy dla seniorów Korpus Wsparcia Seniorów. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej przyjęliśmy uchwałę dotyczącą programu osłonowego dla naszych mieszkańców gminy Rydzyna. Jest to program skierowany dla osób powyżej 65 roku życia. Jest to fundusz związany z przeciwdziałaniem COVID-19 ustalonym przez ministra rodziny i polityki społecznej. Program będzie realizowany w gminie Rydzyna do 31 grudnia 2022 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Korpus Wsparcia dla Seniorów. Jest to bardzo istotny program dla naszych mieszkańców, który będzie celowo wskazywał środki, które będą przeznaczone właśnie na bezpieczeństwo i wsparcie naszych najstarszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Burmistrz Rydzyny Kornel Marcherek podpisał porozumienie powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Leszyckiego Obszaru Funkcjonalnego. W imieniu gminy Rydzyna, w obecności pana przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Skiby, będę podpisywał umowę partnerską z Integrowanej Inwestycji Terytorialnych Leszyckiego Obszaru Funkcjonalnego na kwotę 5 milionów złotych nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Inwestycją będzie pobudowanie ciągu pieszo-rowerowego od wiaduktu w miejscowości Kłoda do miejscowości Tarnowa Łąka.